Boże, odsyłający Tobie bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Wysłuchaj nasze błagania i wspomagaj nas swoją łaską, aby nasza wola i nasze czyny były poznane Twoim przykazaniem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przed wszystkim wiek i wieku. Ja także w szkołach samego serca i zasadę, bo na wyższym jego pędu skłamy do mąska, zasadę ją na górze i na części wysokiej. Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadę. Ona wypuści gałązki i wydało i stanie się teraz wspaniały. Wszystko tak spokojnie zamieszka, wszystkie istoty skrzyżane zamieszkają się nie wyłożyć. I wszystkie drzewa wolne poznają, że ja jestem Panem, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zielony daje drzewo wysokiemu. Ja tam żebym i to uczynił. Oto słowo Boże. Dobrze mieć śpiewać Tobie, Panie Boże. Dobrze dziękować Panu i śpiewać Twemu imieniu Najwyższym, zanagłosić Twoją łaskawość, a wierność Twoją nosawić. Starości wydadzą owoc, zawsze pełni życiodajny sąd, aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, odmową moją i nie ma z nim nieprawości. Że jak długo poznajemy pozostałe życie, jesteśmy pielgrzymami daleko od Pana, a bowiem według wiary naszej dzięki chcemy postępować. Mamy jednak nadzieję, że chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. Dlatego też staramy się nie upodobać, czy to gdy z nim jesteśmy, czy gdy daleka od Niego. Wszyscy bowiem musimy stanąć w Trybunału Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynienie na nauczyciele, złe lub dobre. Oto słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Thank you.
Jezus powiedział do tłumów: z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś na siebie rzucił ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we mnie i w nocy, na ziemi kieruje i rośnie. On sam nie wyja. Ziemia sama z siebie wydaje zdrowie. Najpierw źdźbło, potem płot, a potem pełne ziarno w głosie. A gdy zaraz Boże na to pozwala, zaraz zapuszcza się, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze: czym porównamy Królestwo Boże, lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarno uroczyste. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz siane wyrasta i staje się większe od innych jarzeń. Wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił naukę, o ile mogli ją zrozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Oto słowo Pańskie. O charakterze posiedniczącym oraz zaawansowanie poglądu o
Chrystus bynajmniej usankcjonował, jeśli ktoś tego się obawia i podejrzewa swojej woli, głupoty, głupiańcy na niepyty, choć liczy się z nie udolnością ludzką. Wybrał i wybiera to, co małe w oczach świata i ducha. Jedno jest pewne, w osobliwy sposób identyfikuje się już nie tylko z każdym człowiekiem przez wcielenie nadczasowych watykańskich ludzi, konstytucji prawa mężczyzn oraz przypomina ją Paweł II w swojej pierwszej encyklice Redemptor Hominis, lecz również, a może przede wszystkim z tymi, którzy będzie wygodnie głosił Ewangelię, Ewangelię, Ewangelię Boga. To jest podstawa, na mocy której powiada się, że kapłan sprawuje swoją posługę i personalizm w imieniu Chrystusa. Innym daleko ważniejszym motywem podjęcia tego tematu, który z tego miejsca o katarskie również kapłańskiego miasta Pana, jest zatem podstawą jego nowej tożsamości, jego jako konsekrowany zostaje przyjęty ze świata, więc jednocześnie istotnie przyporządkowany świat. Po to Chrystus ustanowił Eucharystię, aby człowiek trafił się podjąć i żył. Żył na miarę Bożego Syna. Po to Chrystus ustanowił tak państwo, powiedział, że najgłębsze pragnienie serca wybranym ludziom, mówiąc, już was nie nazywam sługami, ale nazywam was przyjaciółmi. Aby ci wybrani byli świadkami tej miłości Boga, która wydarza się w odkupieniu, aby byli sługami odkupienia. Jest to święte zadanie, za które on nie wahał się ponieść śmierci czy dobrze. Jest to służba człowiekowi, aby nim objawiło się to, co jest fundamentalne. Służba duchowemu przeobrażeniu się człowieka jest duchowym wrażeniem, bo do niego samego i dla Boga. Tak państwo jako powołanie do duchowości, do duchowego ojcostwa, bo do takiego ostatecznie sprowadza się i prowadzi Chrystus, pozostanie nieodłączną tajemnicą apostołów i nieodłączną pozostaje tajemnicą samego Pana. Duchowość to być gotowym na pół rozumu. Nie mniejszy ból, jaki przeżywa matka w nadchodzi jej czas. Kapłan uczestniczy bezpośrednio w tajemnicy rodzenia. Rodzenia się człowieka w głowie dla Boga, a wcześniej dla niego samego i dla drugich. Powiada się, że stosunkowo łatwo wydać na świat, lecz również głęboko żyjący problemami tego świata, dzieląc jego niepokoje i radości. Z innego świata, to znaczy zanurzony, zakorzeniony w Bogu, pełen uczestniczący rzeczywistości duchowej Ojca Teraźniejszej, tajemnicy Ojca, Syna i Ducha Świętego, taka rzeczywistość Boga czynić obecną, czynić widzialną w świecie. Bóg pragnie być rozpoznawany w kapłanach. Ludzie chcą i mają prawo dotykać Boga w kapłanach. Zatrudnują kapłana i wobec Boga wierzą. I wielką Bogę, przeciwną nawet poszerzą kapłanowi i niekiedy bliźnią Bogu. Bóg potrzebuje tego sam, bo tego sam zapragnął, swego ziemskiego personelu. Jest to niezbędne bardziej dla samego człowieka, który sam cielesny potrzebuje cielesnego wyrazu jego obecności. Jeśli się nie napotka, czyli sobie, jeżeli będzie rzeczywistości na Polsce, nie przeżyje zakamiętanego kapłańca obecności, czyli sobie zazwyczaj innego złotego cielca, a mamy te obserwacje w tym świecie. Ksiądz Krzysztof dopiero praktycznie stawia to kapłaństwo, drogę do tego poświęcenia, a więc jeszcze praktycznie stoi przed tą wizją budzącego się kapłaństwa i wdrożenia tej wizji kapłaństwa. Idzie nawet z posługą
ta kultura, że chrześcijaństwa, odcięty, inne środowisko idzie z posługą pogłębienia swojego wnętrza, pogłębienia swojej osobowości, bo sobie ten człowiek rodzi, osobowości, że staje, taka jest prawda psychologii człowieka. Pogłębić się swoją osobowość, ale pamiętam podczas swoich świętych, że w Łacinie mówiliśmy pomnictwo. Na przysięgach, czy przysięgach, nie mówię na sercu, miłość i posłuszeństwo. No i wyrażenie tego już na początku kapłaństwa, bo nie było miesiąca, jest ta decyzja. Decyzja, no, dość trudna do podjęcia, a jednocześnie dość ważna, bo kieruje go pastor decyzji na dalszą służbę, na dalszą jakąś powiedzieli posługiwanie inne, posługiwanie trudne, no bo jednocześnie musi dać świadectwo, musi jednocześnie być świadkiem obecnym, musi godnie reprezentować decyzję, no to sobie wyrzeć. Środowisko podkreśla trudnym, bo innym. Posługi chciałbym się odnieść w krótkim czasie do wymiaru. Zostawię dobra wśród dzieci, wśród młodzieży, wśród nas samych. Są ta wdzięczność moja za to, że mogliśmy tutaj wspólnie sprawdzać, usłyszeć głos Pana, który wołał, tu jest pomocą, więc mamy się nie odrzucać, a jednocześnie modliliśmy się, aby nas nie opuszczał, Bóg nas zawsze. I z taką nadzieją, z taką wizją, no, z taką radością jednocześnie, tej chrześcijańską, po prostu modlitewną Bożą, bo Pan jest mocą dla swojego ludu, wielką zbawienia dla swojego pomagająca, ocalił swój ród i będzie pogłosami w swoim wieku. Przeznaczyli jego taką na początek, na naszą cegiełkę, na fundowanie biletu, na pewno została na studia, z góry ma serdecznie zabrać, a jednocześnie za całe posługiwanie. Tutaj księdza Krzysztofa, wyrażam publicznie. Abyśmy umieli kochać naszych bliźnich,
tak jak Chrystus nas umiłował, oddając za nas swoje życie. Ciebie prosimy. Wszechmogący, miłosierny Boże, wysłuchaj modlitw Twojego Kościoła i spraw, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i osiągnęli zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę żołą Twoim, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże, Ty w chlebie i winie dajesz człowiekowi pożywienie, którego podtrzymuje i sakrament, który go odnawia. Spraw, aby nigdy nie zabrakło nam pokarmu dla ciała i dla duszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. A dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy. Przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej. A zmartwychwstając, dał nam wiekuiste życie.